Dzień dobry Państwu. Dzisiaj werset używany niewłaściwie. Filipian 2:12. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Taki werset jest często używany do tego, żeby wskazywać w nieuczciwy sposób, że rzekomo zbawienie można stracić. Tutaj jest po pierwsze napisane z bojaźnią i ze drżeniem. Czyli jeżeli jest napisane z bojaźnią, to znaczy, że czegoś należy się bać. Drżenie z kolei oznacza, że należy mieć tutaj dodatkowy element, który towarzyszy zazwyczaj baniu się. Bojaźń i drżenie. Przed czym należy drżeć? Albo przed kim należy drżeć? Przed kim należy okazywać bojaźń? No więc wiemy doskonale z Mateusza 10:28, co Pan Jezus powiedział na temat tego, kogo należy się bać. Mateusza 10 rozdział, 28 werset. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Chodzi oczywiście o to, żeby bać się Boga. Tak? Czyli z bojaźnią przed Bogiem i z drżeniem należy sprawować swoje zbawienie. No i tutaj oszuści religijni mówią, że z tego wersetu wynika, że zbawienie można stracić. Natomiast celowo urywają myśl w połowie. Ja przeczytam kolejny werset, 13. Albowiem, a słowo albowiem jest słowem podkreślającym, wyjaśniającym. Tak? Czyli coś, albowiem to i to. Czyli słowo albowiem zapowiada, że w tym wersecie jest wyjaśnienie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Widzicie, jakie to jest oszustwo? Jest to wspaniały werset pokazujący, że zbawienie jest nieutracalne, że zbawienie jest całkowicie niezależne od człowieka, że to jest oparte na Bogu. A ci oszuści religijni specjalnie usuwają drugą część i cytują tylko kawałek. Teraz przeczytam całość. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyli kto sprawia i chcenie? Jeżeli chrześcijaninowi się coś chce, to sprawia to Bóg, Duch Święty mieszkający w chrześcijaninie. A kto sprawia wykonanie? No Bóg. Czyli jeżeli nie ma wykonania albo nie ma chcenia, to mamy do czynienia z sytuacją taką, że co się dzieje? Kto zawiódł? No więc o co w tym fragmencie chodzi? Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Bóg sprawia i chcenie, i wykonanie, a więc mamy się bać, żeby sobie nie przypisywać dzieł chrześcijańskich. Mamy drżeć przed tym, żeby Boga nie okradać z chwały Bożej, przypisując sobie te działania. I o to tu chodzi. Więc jeżeli ktoś chce być zbawiony z własnych uczynków, to właśnie przekracza to zalecenie, sobie przypisuje, nie ma w nim ani grosza bojaźni Bożej, bo nie boi się Boga, tylko siebie stawia na piedestale jak antychryst. Jest to antychrystusowa myśl, jeżeli ktoś myśli, że zbawienie można stracić. Tak mówi ten fragment. Zbawienie jest nieutracalne i z bojaźnią i drżeniem mamy swoje zbawienie sprawować, albowiem to Bóg
sprawia ich cenie i wykonanie. Czyli to nie jest nic ze mnie, moja sprawiedliwość nie ma tu nic do rzeczy, moje uczynki nie mają tu nic do rzeczy, tylko to, co Bóg wykona we mnie, ma do rzeczy i tylko to się liczy. Mam sprawować moje zbawienie z drżeniem przed tym, żeby sobie niczego nie przypisać i z bojaźnią przed Bogiem, który wykonuje tą pracę. A ci, którzy myślą, że zbawienie można stracić, to właśnie sobie przypisują chwałę Bożą i sobie przypisują dzieło Boże. Są więc to typowo antychrystusowe myśli. Jest to antychrześcijańskie filozofowanie, których to jest potępione postępowanie przez Boga, który powiedział, że jeśli ktoś głosi Ewangelię inną niż ta, która jest w Biblii, niech będzie przeklęty. I kto nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty. Ludzie, którzy myślą, że zbawienie można stracić, są bardzo bliscy, żeby te dwa przekleństwa Boże na siebie ściągnąć. Oni nie sprawują swojego zbawienia z drżeniem i bojaźnią przed Bogiem. Sobie przypisują chwałę, uważając, że to ich uczynki mają wpływ na zbawienie. Cóż za bałwochwalstwo, cóż za chciwość sobie przypisywać to, co wykonuje Bóg. To Bóg wykonuje chcenie i to Bóg wykonuje, wykonanie wywołuje w wierzącym. To jest tak jasne tutaj, że z bojaźnią i z drżeniem, żeby sobie nie przypisywać chwały Bożej, zbawienie swoje sprawujcie, bo to Bóg wywołuje i chcenie, i wykonanie. W kim wywołuje i chcenie, i wykonanie? No w tym, w kim mieszka Duch Święty, czyli w zbawionym. To jest raz zbawiony, na zawsze jest zbawiony. Duch Święty, mieszkając w nim, wywołuje w nim i chcenie, i wykonanie. Bo to Duch Święty jest Bogiem i On działa w wierzącym chrześcijaninie. I bój się Boga, przypisując sobie tą chwałę. To nie jest z ciebie, to jest z Boga. Drżyj przed tym, żeby okradać Jahwę od chwały, bo to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu twierdzić, że zbawienie można utracić. A jeszcze używać do tego fragmentu, to już trzeba być naprawdę synem piekła dwakroć gorszym niż wszystkie demony piekła razem wzięte. Więc zachęcam do czytania Biblii w kontekście niesłuchania różnych oszustów religijnych, bo oni chcą was zawieść do piekła. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną karą tobie piekła wiecznego. Tylko Pan Jezus jest Zbawicielem. On jest doskonałym zastępcą, który umarł za twoje grzechy na krzyżu Golgoty. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze, nieutracalnie. Dziękuję Państwu za uwagę. Kto nie ma Nowego Testamentu, zachęcam do tego, żeby się w niego zaopatrzyć. Ja mogę bezpłatnie wysłać jeden egzemplarz takiej osobie, która go nie ma. Proszę do mnie napisać SMS-a 739089088. Można zadawać pytania. Można też na e-mail napisać czytaj.biblie@onet.pl. Można też napisać na tradycyjny adres czytaj@biblie.skrytka31-63500 Ostrzeszów lub CMS skrytka pocztowa 328-50-950 Wrocław 68. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.